moi drodzy, jak wiecie, uwielbiam robić odcinki o sławach, ale jeszcze bardziej lubię robić odcinki o ludziach nie tylko słynnych, sławnych, popularnych, ale przede wszystkim niesamowicie utalentowanych. No i dzisiaj mam Was przyjemność zaprosić do takiego właśnie odcinka. Będziemy bowiem mówić o naprawdę świetnym aktorze Jerzym Treli. Bo nawet jeżeli możecie mieć różne opinie na jego temat, to jednak trzeba przyznać, że ten aktor ma na swoim koncie naprawdę wiele wspaniałych ról, nie tylko filmowych, telewizyjnych, ale również teatralnych. Szerszej publiczności znanych jest z takich filmów jak Ida, Zakochany Anioł czy Ubu Król. Myślę więc, że dzisiejszy odcinek będzie dla Was bardzo ciekawy. Będę mieć bardzo dużo filmów, seriali, które będę mogła Wam polecić, żebyście je sobie zobaczyli z panem Jerzym, więc myślę, że na pewno nie tylko nie będziecie się nudzić, ale później jeszcze będziecie mieć co robić w leniwe zimowe wieczory. Zapraszam więc Was serdecznie i lecimy! Pan Jerzy Trela urodził się 14 marca 1942 roku w podkrakowskich Leńczach. Początkowo jego rodzinie wiodło się naprawdę nie najgorzej. Jego tata Józef prowadził wyszynk i był kolejarzem. Oczywiście losy tej rodziny komplikowała wojna, ale nawet kiedy matkę pojmano i trafiła do obozu, to po kilku tygodniach udało się już przekupić niemieckiego żołnierza, aby ją wypuścił. Dlatego pan Jerzy może powiedzieć bez wątpienia, że miał świetne dzieciństwo, a z niego najbardziej pamięta kochających rodziców, którzy bardzo się starali, by dzieciom niczego nie zabrakło. Odżywiany byłem tak zwaną zacierką, kluseczkami z mąki, mówił w Gazecie Wyborczej. Nie było jedzenia. Ale ponieważ jego rodzinie wiodło się nie najgorzej, to oczywiście marzeniem jego mamy było to, by został kolejarzem, podobnie jak jego ojciec. On jednak trafił do liceum plastycznego i to nie tak całkiem przez przypadek. Marzenia matki jednak nie mógł i nie chciał spełnić, bo uważał zawód swojego ojca za bardzo niebezpieczny i to nie bezpodstawnie. Jeździł lokomotywą, którą Niemcy puszczali przed pociągami przewożącymi broń, opowiadał w Wyborczej. Jakby trafił na ładunek wybuchowy, to by wyleciał w powietrze. I niestety któregoś dnia wypadek wydarzył się, a ojciec pana Jerzego zmarł na miejscu. Miałem 10 lat, gdy zginął. Byłem na wakacjach u wujka we Wrocławiu. Nie powiedział, że tata zginął, tylko że musimy jechać do domu. Bał się, jak zniosę podróż. I oczywiście było to tragiczne wydarzenie dla rodziny. Wszyscy pogrążyli się w żałobie, ale później trzeba było sobie jeszcze radzić z rzeczywistością. A bez pensji ojca ta nie była łatwa ani przyjemna. Więc 13-letniego wtedy Jerzego wysłano z powrotem do tego wujka we Wrocławiu, u którego spędzał wakacje, po to, żeby odciążyć matkę finansowo. No i jak wiecie, 13-latek w nowym miejscu u nawet najbardziej kochającego wujka to nie jest spełnienie marzeń. Jednak wiadomo, że każdy najlepiej czuje się we własnym domu. To też pan Jerzy nie był zadowolony z takiego obrotu spraw. Dodatkowo też koledzy w szkole nie byli dla niego łaskawi i jeszcze bardziej utrudniali mu tę już bardzo trudną sytuację. Jak pojechałem do szkoły do Wrocławia, wszyscy się ze mnie śmiali, bo tam uczyły się dzieci lwowskie, a ja byłem górol, mówił w Wyborczej. Nawet nauczyciele mnie przedrzeźniali. Żeby trochę się od tego odciąć, uciekał w świat rysunku. Uwielbiał to robić, uwielbiał rysować i sprawdzał się w tym coraz lepiej. Później zorientował się, że ma talent i dlatego trafił do liceum plastycznego. Mama nie była z tego zadowolona. Jak już Wam mówiłam, marzyła o tym, by syn poszedł w ślady ojca, został kolejarzem. Ale pan Jerzy obiecał sobie, że nigdy tego nie zrobi. Jej ojciec, brat i mąż byli kolejarzami. Wtedy to był szanowany zawód. Pociągi się nie spóźniały, tłumaczył w twoim stylu. A mama nawet przyjechała ze mną na egzamin do technikum kolejowego i to był jedyny egzamin w życiu, którego nie zdałem. Specjalnie, z pełną świadomością, bo była we mnie trauma, ale było już też zainteresowanie czymś innym. I dobrze, że poszedł do tego liceum, nie tylko dlatego, że rozwijał się artystycznie, a to właśnie było jego prawdziwe powołanie, choć nie do końca rysunek, to jednak w tym liceum również poznał swoją przyszłą żonę. Najpierw, jak to często bywa, byli przyjaciółmi, a później ich uczucie przerodziło się w miłość. Myślę, że taki układ jest najlepszy, bo miłość bez przyjaźni jakoś szybko się wypala. Żona, Georgetta, swoje imię zawdzięcza francuskim przodkom. Opiekowała się domem i rodziną. Pobrali się w 1965 roku w krakowskim kościele św. Mikołaja.
Po szkole plastycznej obiecali sobie, że nadal będą realizować swoje pasje, dlatego żona pana Jerzego zdecydowała się zdawać na ASP. Niestety nie udało jej się tam dostać. Była tym trochę załamana, postanowiła zostać pielęgniarką, ale długo w tym zawodzie nie wytrzymała. Dlaczego? Każda śmierć pacjenta, zwłaszcza dziecka, pogrążała mnie w rozpaczy. Musiałam zrezygnować z tej pracy. Łatwiej jej było, ponieważ ta decyzja zbiegła się z narodzinami pierwszego syna, Piotra, w 1967 roku, dlatego mogła w pełni oddać się wychowywaniu syna. No, ale potem jej mąż został aktorem. Jak do tego doszło, oczywiście zaraz wam opowiem, ale prawda jest taka, że przez lata musiała w związku z tym znosić anonimowe telefony od adoratorek. Łatwe to nie było, ale tutaj z pomocą przyszła rodzina. Któregoś dnia zadzwoniła do nas jakaś pani. Widzę, słucha i patrzy na mnie złym okiem. W powietrzu wisi awantura, a tu nagle śmiech, wspomina aktor. Okazało się, że to siostra żony zrobiła jej psikusa. Od tej pory nie przejmowała się plotkami. Pan Jerzy zaczął pracować w teatrzyku lalkowym przy Nowochódzkim Teatrze Ludowym jako scenograf i aktor lalkarz. Później także w Teatrze Groteska. Szybko jednak odkrył, że za kulisami to nie jest dla niego najlepsze miejsce i postanowił wyjść na scenę. Zdał egzamin do krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Na egzaminy przygotowałem 4 teksty, wymaganych było 8, bo nie byłem do końca zdecydowany. Chciałem też zdawać na ASP. Zdaję przed komisją, mówię pierwszy tekst, drugi, trzeci, czwarty. Nic więcej nie mam. I nagle słyszę tubalny głos. A dajcie wy już święty spokój, wspominał wyborczej. Nazajutrz okazało się, że jestem drugi na liście. No i udało się, choć zabawnie odwodził go od tego Cybulski. Mówił mi, żebym nie zdawał do PWST, bo studenci ze szkoły teatralnej nie umieją drzwi zamykać. Drzwi się powinno zamykać, mówił, a nie pokazywać, jak się zamyka. Trafna uwaga. I jeszcze w trakcie studiów związał się z powstającym wtedy w Krakowie Teatrem Stu. Od 1970 roku związany z Teatrem Starym w Krakowie. I oczywiście jest to wspaniały teatr, wspaniałe miejsce, szczególnie dla młodego aktora, ponieważ dzięki kontaktowi z innymi wybitnymi aktorami i twórcami mógł w pełni rozwinąć swój talent. I często wam opowiadam, że aktorzy dzielą się na tych, którzy grają pierwsze skrzypce, pierwszy plan, a także tych raczej drugoplanowych, którzy świetnie sprawdzają się w rolach charakterystycznych, w rolach postaci pobocznych, a czasem nawet epizodystycznych. Natomiast jeżeli chodzi o pana Jerzego Trelę, jest to aktor, który pasuje do każdej roli chyba, ponieważ nigdy nie było tak, że miał ciąg grania tylko głównych ról, albo tylko epizodów, czy ról drugoplanowych. Zarówno główne postacie, jak i role drugiego planu należą do największych osiągnięć polskiego aktorstwa. Zauważono w nim także aktora charakterystycznego i szybko dzięki temu talentowi przyszły wielkie teatralne osiągnięcia w Dziadach, Wyzwoleniu, które zasługują niewątpliwie na miano wybitnych kreacji. W latach 1998 do 2000 aktor występował także na deskach Teatru Narodowego. I tutaj naprawdę myślę, że można pogratulować, ponieważ spełniło się jego marzenie. Zawsze marzył o tym, by być człowiekiem teatru. To było moje marzenie od pierwszych kroków, jakie postawiłem na scenie, powiedział Jerzy Trela. Aktor bardzo wiele zawdzięcza współpracy z Kazimierzem Kucem w Teatrze Telewizji. Zagrał komendanta w głośnym, naturalistycznym obrazie wojny Do piachu. Jerzy Trela ma w swoim dorobku ponad 140 ról w Teatrze Telewizji. Między innymi wystąpił także w Żegnaj Judaszu, w Bezdechu, Kryptonimie Gracz, Nieboskiej Komedii, a także w spektaklu Igraszki z Diabłem, który bardzo mi polecaliście w jednym z poprzednich odcinków i teraz ja również go wam polecam. Chciałam wam też bardzo serdecznie polecić jego jedną z najnowszych ról, spektakl Wyzwolenie w Teatrze Telewizji z 2007 roku, którą wyreżyserował znawca twórczości Stanisława Wyspiańskiego Maciej Prus. I w tym spektaklu możecie w naprawdę świetnej formie zobaczyć pana Jerzego, a dodatkowo w tym spektaklu wystąpili Gustaw Holoubek, Maja Komorowska czy Henryk Talar. Więc prawdziwie artystyczna uczta czeka na was w TVP VOD. Zostawiam wam link w opisie i w pierwszym komentarzu i wspomnę tylko, że inne wymienione przeze mnie spektakle telewizji również możecie tam znaleźć. Natomiast w kinie sam pan Jerzy przyznaje, że był obsadzany zwykle po najmniejszej linii oporu, czyli po tak zwanych warunkach, wyglądzie zewnętrznym. Mimo to ma na koncie ponad 70 ról
ról filmowych i myślę, że to są role, z których oczywiście najwięcej jego fanów, tych nieteatralnych, go kojarzy. Zagrał w Trzech Kolorach, Śmierć jak kromka chleba, był podkomorzem w Panu Tadeuszu w Quo Vadis. I o tej ostatniej roli tak mówił już po ukończeniu filmu. Chciałem stworzyć postać wiarygodnie podłą, szemraną, tchórzliwą, żądną pieniędzy, ale też starałem się zrozumieć i pokazać, dlaczego ten człowiek właśnie taki jest. Nie musiałem go bronić. Obrony podjął się sam Sienkiewicz, nawracając go i przywracając mu sumienie. Mówił w wywiadzie dla Życia Warszawy w 2001 roku. Mogliśmy go też oglądać w wielu serialach, takich jak Królowa Bona, Rycerze i Rabusie, Układ Krążenia, Przyłbice i Kaptury. Jak widzicie, wachlarz jego osiągnięć jest na każdym polu bardzo duży, trzeba więc przyznać, że jest to naprawdę zdolny aktor. Trela to zjawisko. W moim przekonaniu jest to człowiek dotknięty palcem Bożym, nieświadomy wartości swojego talentu. Korzysta z niego podobnie jak Aztekowie, którzy złota używali do wyrobu najprostszych narzędzi. Jest szalenie skromny i pokorny. Jurek to zwyczajność przy nadzwyczajności, powiedział przed laty w Muzeum Historycznym podczas wernisażu wystawy poświęconej artyście Jerzy Bińczycki. W międzyczasie media donosiły o tym, że aktor zmaga się z chorobą nowotworową i że udało mu się ją pokonać. Pan Jerzy jednak bardzo strzeże swojej prywatności, dlatego nie wiadomo o tym zbyt dużo. Trela, on ma taki głos, on jak stanie, jak wyda z siebie głos, to zdaje się takie mądre wszystko, co powie. Pisał o aktorze jego teatralny kolega Jerzy Sztur. Ironicznie, ale trafnie, oddając niezwykłą wiarygodność artysty. I faktycznie, nie macie takiego wrażenia, że jak pan Jerzy coś zagra, to człowiek nie ma wątpliwości? Ja mam takie wrażenie i to jest niesamowite, że te role mogą być tak różnorodne i wszystkie tak dobrze wypadają. Ale teraz ciekawy wątek, bo wróćmy do relacji z matką, bo powiedziałam wam, że nie podobało jej się to, że jej syn nie zostanie kolejarzem. Była kobietą upartą i do końca nie chciała przyznać, że jednak dobrze wybrał. I mimo, że swoją mamę wielokrotnie zapraszał na spektakle, nigdy nie doczekał się słów uznania. Miała mi za złe, że nie zostałem kolejarzem, aż do śmierci w 92 roku, a kiedy umarła, znaleźliśmy w jej rzeczach kasetkę z powycinanymi z gazet recenzjami moich spektakli i moje zdjęcia, całe archiwum. Kryła to za życia, za różne rzeczy mnie chwaliła, ale za aktorstwo nie. Jak widziała mnie w telewizji, to marudziła. Niestety po latach również przyszło mu pożegnać ukochaną żonę, która zmarła w 2015 roku. Jerzemu jest bardzo trudno. Żona była dla niego całym światem. Przez wiele lat stała u jego boku, gotowa zawsze do poświęceń, mówił informator na żywo. Na szczęście w trudnych chwilach aktor może liczyć na wsparcie dzieci oraz przyjaciół, ponieważ para doczekała się syna Piotra i córki Moniki. I to, że pan Jerzy sam o tym nie mówił, to po pierwsze jest to, że szczerze swojej prywatności, więc ja również nie będę w nią oczywiście za głęboko wchodzić. Natomiast myślę, że to, co powiedział po śmierci innej bliskiej mu osoby, czyli pana Gustawa Holoubka, świadczy o tym, jak podchodzi do pewnych spraw. Są takie sytuacje w naszym życiu, że żadne osobiste wspomnienia, żadne słowa nie są w stanie oddać tego, co się czuje. Myślę, że milczenie byłoby lepsze. Po prostu żal. Bardzo żal. Za to pan Jerzy nie kryje, że rodzina zawsze była dla niego ważna i bardzo ceni sobie ich wsparcie. Rodzina zawsze była dla mnie czymś ogromnie ważnym, choć mam wyrzuty sumienia, że z racji zawodu za mało czasu poświęciłem dzieciom, powiedział Trela w jednym z wywiadów. Tabloidy donoszą, że pan Jerzy ponownie niestety zmaga się z chorobą nowotworową i to zmusiło go do ograniczenia aktywności zawodowej. Ale to właśnie perspektywa pracy mobilizuje go do walki z nowotworem, przecież mimo choroby jest aktywny i występuje. Pan Jerzy Trela jest również wykładowcą Krakowskiej Szkoły Teatralnej. Przez dwie kadencje, w latach 1984 do 1990 był jej rektorem. Odebrał niezwykle prestiżowy tytuł Człowieka Teatru w 2016 roku. Nie wiem, czy zasłużyłem na tę nagrodę, ale to było moje marzenie od pierwszych kroków, jakie postawiłem na scenie.
Widzicie tę niesamowitą skromność? Naprawdę, o film możemy się spierać, ale mało jest tak wybitnych osobistości jak pan Jerzy, a mimo to on nie wie, czy zasłużył na tę nagrodę. Ale jest sobie bardzo wierny. Zawsze starał się występować w przedsięwzięciach sztuki wysokiej, nie oddając się po prostu czasem chałturom dla pieniędzy. Sztuka powinna uwrażliwiać ludzi, odwoływać się do ich potrzeb duchowych, nie powinna schodzić do pozycji hamburgera. Ja co prawda jestem tutaj bardziej liberalna, uważam, że aktor powinien potrafić się sprawdzić zarówno w sztuce wysokiej, jak i niskiej, ale to być może po prostu moje uwielbienie do hamburgera mnie skłania do takiego myślenia, natomiast oczywiście co kto lubi i najważniejsze jest, żeby dobrze się z tym czuć, więc bardzo dobrze, że pan Jerzy nie robi niczego wbrew sobie. Z ramienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pełnił mandat posła na Sejm PRL w kadencji od 1985 do 1989 roku. Był także członkiem honorowego Komitetu Poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi w 2015 roku. Na dziś to już wszystko. Pamiętajcie, żeby koniecznie w komentarzach dać mi znać, z jakich ról wy pamiętacie pana Jerzego Trelę. I pamiętajcie też, że większość seriali, które tutaj wymieniłam, czy też spektakle teatru, telewizji znajdziecie w TVP VOD. Ale ja najbardziej wam polecam spektakl Wyzwolenie, o którym dzisiaj wam mówiłam i do którego link wam zostawiam, więc życzę wam miłego wieczoru albo nawet wieczoru, jeżeli zechcecie w swojej filmografii powiększyć udział pana Jerzego Treli. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz za dzisiaj i oczywiście zapraszam was na mój kanał już niebawem, a tymczasem będę przygotowywać dla was coś ciekawego. Trzymajcie się, pa, buziaki!